Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak można zrobić szybkie danie z kurczaka z ziemniakami w piekarniku na blaszce. Wszystko razem. Jeżeli mamy na przykład miasto troszeczkę marchewki, mamy ochotę na marchewkę, możemy dołożyć marchewki, to wszystko ładnie przyprawić, dać oliwy, wrzucić na blaszkę, usmażyć. Jest to naprawdę bardzo szybkie danie, na które Was chciałam dzisiaj zaprosić. No i proszę zobaczyć, tak już wygląda ten kurczak z ziemniakami, z marcheweczką, z warzywami. Tak wygląda mięso, proszę zobaczyć. Soczyste, jak widzicie. Pyszne, smaczne, nie za słone i dobrze przyprawione, a więc nie boimy się przyprawiać, doprawiać, jak ja mówię. Dlatego jest to zwykły kurczak, ale naprawdę coś innego, coś specjalnego. Zapraszam Was bardzo serdecznie do zrobienia. Jeżeli będzie Wam smakowało, bardzo proszę o łapki, o suby, jeżeli można prosić, i zapraszam do zrobienia. Dziękuję bardzo i do widzenia. Tak wygląda mięso, jeszcze pokażę. Super. A tutaj jest ta blaszka. A ten tłuszcz zlałam tutaj do takiego małego pojemniczka. A więc tak, mamy kurczaka, około kilo 200-300, musimy poporcjować. A więc obcinamy. Skrzydełka można ciąć troszeczkę głębiej, troszeczkę z piersią, żeby było więcej tutaj co, żeby było więcej mięsa, żeby można było się najeść, można troszeczkę głębiej obciąć tą skrzydełko. Oczywiście tutaj jest kawałek grzbietu, możemy poporcjować. I pierś również możemy położyć. Pierś możemy również sobie odłożyć, jak mamy kurczaka, i zrobić z tego kotlety, jak już kiedyś wspomniałam. Ale możemy również poporcjować. Możemy w całości położyć, to zależy kto co lubi i jak lubi. Oczywiście możemy już przyprawić. Płaska łyżeczka soli. Z pół łyżeczki pieprzu prawdziwego. Jeżeli mamy kolorowy, możemy troszeczkę i papryki słodkiej możemy dać z łyżeczkę. Dajemy tymianku z łyżeczkę. Mieszamy. Dajemy z 2-3 łyżki oliwy. A więc ja osobno przyprawiam mięso, osobno ziemniaki. Wtedy razem mieszam, próbuję, czy jest dosyć solone, pieprzne, paprykowane, i wtedy już kładę na blaszkę. Przechodzę do obierania ziemniaków. I takiego ziemniaka do tego kurczaka ćwiartkujemy. Bierzemy tak na pół i to wszystko w takich kawałkach. I wtedy razem z kurczakiem powinno nam się udusić. Jeżeli mamy większego ziemniaka, to możemy tak przekroić i tutaj jeszcze raz, dwa. Gdyby był bardzo długi, to jeszcze można na pół, że te wszystkie części były podobnie grube. O grubość chodzi, długość w sumie nie jest taka ważna. Muszą być tutaj średnica taka sama być praktycznie w każdym ziemniaku. Wtedy wszystkie nam się jednakowo powinny udusić. Już mam prawie kilogram ziemniaczków, może być 900, też nie przeszkadza.
ponieważ ja chciałabym tutaj dołożyć troszeczkę marchewki na pół i tak, żeby od razu można było powiedzieć, były też te warzywa uduszone. Można również dać na pół. Jak już zrobicie obiad, wtedy już macie gotowe warzywa do tego. Oczywiście możemy sobie do tego jeszcze zrobić inne warzywa, co sobie tam życzymy. I do tych ziemniaków tutaj dajemy również łyżeczkę dobrą. Papryki słodkie oczywiście. Do tego mięsa tutaj wsypiemy jeszcze z pół łyżeczki, można powiedzieć, ostrej papryki. I łyżeczka soli. Oczywiście możemy dać tymianku, łyżeczkę dalej jeszcze do tego, jeszcze łyżeczka tymianku. Jeżeli mamy rozmaryn albo lubimy, to też proszę w kawałku. Możemy zobaczyć, czy są wystarczająco słone. Super. Musi być dosyć słone, ponieważ one później będą obtoczone oliwą, to troszeczkę jakby mniej będą słone. Próbujemy. Tam jeszcze tutaj też troszeczkę soli. Z pół łyżeczki jeszcze soli trzeba dołożyć do mięsa. Jak postało, wsiąknęło i już można powiedzieć, że mam mniej. Jeżeli lubimy cebulę, możemy tutaj dać w kawałkach jedną cebulę i ząbek czosnku. A więc mam blaszkę, wysypuję już ziemniaki. I pomiędzy dajemy te kawałki mięsa. Piekarnik już mi się grzeje na 200 stopni. Proszę zrobić tak, żeby te warzywa były odkryte, bo jak będą przykryte, to możliwe, że Wam się może to tak szybciutko nie upiec w tą godzinkę. I tak jak już wspomniałam, nastawiamy na godzinę. Ale po pół godziny wchodzimy i obracamy to. Tak to wygląda. Wkładam do piekarnika i mam praktycznie godzinę wolnego. Mogę sobie wtedy stół przygotować, czy coś innego zrobić, czy jakąś surówkę, czy sałatkę. A więc bardzo szybkie danie. Ja nawet Wam powiem, że lubię dużo papryki słodkiej. Można tutaj jeszcze popaprykować tego kurczaka, żeby był taki fajny jak rożna, można powiedzieć. A więc wstawiamy teraz. I proszę zobaczyć, wstawiamy do piekarnika nie na dół, ale wstawiamy dość wysoko, góra dół. Myślę, że to widać będzie na 200 stopni. I proszę zobaczyć, pół godziny minęło. Tak wygląda już. Lekko miękkie, ale jeszcze są twarde. Nam chodzi teraz o to mięso, żeby przewrócić na drugą stronę. Patrzymy na pierś. Jeszcze raz. Dobra, bardzo dobra, soczysta, pyszna. A więc jeżeli macie pierś, musicie po pół godziny już wyciągnąć, bo ona już jest dobra. I jeszcze po 15 minutach możemy jeszcze raz obrócić. I proszę zobaczyć, jak ładnie to już jest upieczone. A więc jest 45 minut już, ale my dotrzymamy do godziny, ponieważ chcemy, żeby były chrupiące. I troszeczkę woda, żeby nam odparowała. Tak już to wygląda. I proszę zobaczyć, tak już wygląda ten kurczak z ziemniakami, z marcheweczką, z warzywami na blaszce.
Jeżeli byście zauważyli, że na koniec Wam za mało jest takie rumiane, proszę zwiększyć temperaturę jeszcze o 20-30 stopni i na pewno wtedy będzie rumiane. Przez 5 minut będzie na pewno dużo lepsze. Proszę zobaczyć, tak upieczone ziemniaki. Oczywiście gorące, trzeba poczekać. Wszystko mięciutkie. Jeszcze takie fajne, nie rozpada się. Super. Tak wygląda mięso. Proszę zobaczyć. Soczyste, jak widzicie. Pyszne. Smaczne. Nie za słone. I dobrze przyprawione. A więc nie boimy się przyprawiać, doprawiać, jak ja mówię. Dlatego jest to zwykły kurczak, ale naprawdę coś innego, coś specjalnego. Mam już pół misek. Możemy oddzielić marchewkę. Włożymy kurczaka. Proszę zobaczyć, tak to już wygląda. Proste danie, pyszne danie, tanie danie, zdrowe na pewno dla każdego. Zapraszam bardzo serdecznie. Również z takiego kurczaczka można zrobić bardzo fajny obiad. Dziękuję bardzo i do widzenia. Zrobimy zdjęcie, wstawiamy do internetu.